Hej, witajcie kolejny raz na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was filmik, który już pewnie możecie zobaczyć po tytule, czyli to będzie haul z Temu. Przez to też, że się przeprowadzałam, zamówiłam sobie kilka rzeczy i tak jak możecie zauważyć za mną, wygląda to teraz inaczej i też tak będzie wyglądać, bo tak jak mówię, przeprowadzaliśmy się. Już nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. I oczywiście zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, po więcej zostawiacie lajki i komentarze. A więc tak, mam tutaj całą torbę z Temu. Ogólnie trzy mi dwie, ale tak już sobie spakowałam wszystkie w jedno, żeby dwóch nie nosić. I tak, może zacznę od takich mniejszych rzeczy. Ogólnie to wam powiem, że to są po prostu takie pierdoły. Że tak powiem, za przeproszeniem. I tak, tutaj co pierwsze mamy. Wziąłam w ogóle jakieś 5D White Teeth Whitening Strips i są to po prostu paski wybielające do zębów. Ja wcześniej używałam takich z Oral-B chyba i naprawdę one fajne były. Dawno nie używałam żadnych, także wyglądają one tak. Także wiecie, przetestuję sobie. Wiadomo, że nie oczekuję nie wiadomo czego, ale może będą fajne. Może się sprawdzi. Kolejną rzeczą mam tutaj taki otwierać i tutaj jest po prostu, wiecie, otwierać na kapsle i tak dalej. I tutaj możecie sobie zastosować, na przykład jak chcę sobie otworzyć słoik czy coś, bo to czasami ciężko otworzyć, to ma służyć do tego. Myślę, że spoko, pomocno. I tak, i po prostu wezmę sobie tutaj to wszystko, powyciągam, żeby wam nie szeleścić. Kolejną rzeczą to jest takie coś i to jest takie coś, co możecie zawiesić po prostu na zlew i wkładacie sobie tutaj, nie wiem, gąbkę, szczotkę, czy co tam chcecie. I wiecie, i to nie jest w zlewie. Nie wiem jak wy, jeżeli też tak macie, to dajcie znać. Ja po prostu nie lubię, jak jest mokra ścierka w zlewie. Na przykład jak tam myjecie zlew czy coś i albo naczynia i zostaje mokra ścierka w zlewie. Po prostu tego nienawidzę. Po prostu tego nie lubię i dlatego też zamówiłam takie coś. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Ogólnie to zamówiłam też takie rzeczy do kuchni, co mi się spodobało. Ogólnie to ona już jest w użytku, ta rzecz, ale jest to taka patelnia i jest to Egg and Steak Frying Pan. I tak jak możecie tutaj zauważyć, tutaj mam na dwa jajka i tutaj jest taki na steka, czy co tam. Ja też na tym smażyłam na przykład bekon. I to też nie jest duże, naprawdę fajne. I wam powiem, że ani się nic nie przypaliło, ani nic. Szybko się ją myje, bardzo łatwo, także naprawdę bardzo taki fajny gadżet. Kolejną też rzeczą, którą zamówiłam, są to po prostu takie silikonowe, z takim plastikową rączką, taki zestaw do kuchni i już wam pokazuję, jak to wygląda. Jest to taki zestaw i tutaj macie na przykład one nie są plastikowe, tylko to jest takie drewniane, a to jest takie silikonowe. Fajne, bo też można, wiecie, szybko umyć, łatwo się to myje. Mamy też ten pędzelek. Mamy taką jedną łopatkę. Mamy takie dwie łyżki też. Chochelkę, też niedużą. I też taką łyżkę i takie coś. I też mam ogólnie takie coś, tylko tutaj bez tych dziurek, tylko wiecie, taką po prostu silikonową całą, tylko ją dzisiaj po prostu używałam i jest w użyciu. Mamy też tutaj taką i też mamy tutaj takie i to jest po prostu w takim pojemniku i ogólnie to powiem wam, że spoko, takie handy, zobaczymy na jak długo. Na pewno to nie jest jakaś jakość, nie wiadomo jaka. Ale na razie niech będzie. Co tu jeszcze mamy? Mam tutaj też taką pierdółkę i to jest po prostu takie coś. I wiecie, to jest, żeby oddzielać żółtko od jajka. Po prostu żółtko wam tutaj zostaje, a białko sobie leci przez te dziurki. I kolejną rzeczą, tutaj mam nawet fajny taki gadżet. Są tu trzy sztuki. I ogólnie to jest takie coś, co się wrzuca do pralki. I wiecie, czasami włosy się zbierają czy coś
I niby to ma za zadanie te włosy całe zbierać podczas prania i mają się one tutaj po prostu do tego przyczepiać. Jeszcze tego nie testowałam i nigdzie też nie widziałam takiego czegoś, także sobie też to wzięłam. Tak jak wam mówię, że to po prostu są takie pierdółki. Tutaj co mam, zamówiłam też parę i to są po prostu takie silikonowe nakładki na po prostu na butelki czy coś. Wiecie, jak nie skończycie sobie na przykład jakiegoś butelce jakiegoś tam napoju czy coś, to po prostu to pisze ogólnie, że to jest Beer Savers, że niby do piwa. No ale tak, można sobie na jakieś tam napoje czy coś po prostu kapsel z powrotem taki silikonowy nałożyć. Także to też spoko. I jest tutaj 2, 4, 6 sztuk. To to. Co tu jeszcze mamy? Aha, wiecie co, zamówiłam też sobie, bo moja. Wiecie, ja sobie czasami robię paznokcie po prostu hybrydowe sama czy coś i potrzebuję lampy. Moja lampa już się zepsuła. Także zamówiłam sobie nową. Jest to taka lampa LED UV. Już wam pokazuję, jak ona wygląda. W ogóle nawet jeszcze jej nie testowałam. Mamy tutaj po prostu taki kabel. I mamy tutaj 30 sekund, 60 i 99. Wygląda ona tak. Myślę, że będzie spoko. Wiecie, nie potrzebuję czegoś nie wiadomo czego. Ja po prostu hybrydę sobie robię raz na jakiś czas. Tylko po prostu, tak jak mówię, moja lampa się zepsuła. Mam też tutaj takie coś. Jest to po prostu na kostki lodu. Wygląda ono tak. Jest plastikowy. I tak, mamy to. Już mam ostatnie kilka rzeczy. Wiecie co, zamówiłam też sobie takie maty do łazienki. Wyglądają one tak. Takie wiecie, żeby jak się wychodzi spod prysznica czy z wannej, żeby one po prostu, żeby one pochłaniały wodę. Nie są one jakieś za grube, ale też nie są aż takie za cienkie. I tak wygląda ona tak. Wzięłam sobie dwie. I tutaj mam jeszcze takie haczyki, które możecie sobie tam zawiesić, na przykład gdzieś na z tyłu na szafce czy coś, czy do jakichś ściereczek. Mam też takie coś, to jest ogólnie do czosnku. Mam też ogólnie jeszcze tutaj trzy rzeczy. I tak, jest to taka szczotka silikonowa i ona jest po prostu do mycia kubków takich, wiecie, jakichś długich czy coś, gdzie nie możecie na przykład dotrzeć gąbką czy tam ścierką, to jest przeznaczone do tego. Myślę, że spoko, jest dość długa. Ja też takiej nie miałam, a się przyda. Co ja jeszcze tutaj mam? I mam jeszcze takie coś też do. Ja to używam często do ubijania jajek. Już ostatnią rzeczą, którą zamówiłam, już wam pokazuję. Jest to taki biustonosz. Nie wiem, czy to będzie fajne, czy nie, ale po prostu wzięłam to na przetestowanie. Cielisty, bardzo cienki. Ma on wkładki w sobie. Już wam pokazuję. Ma też z tyłu takie coś, taki, że można sobie regulować. I ma on też z tyłu. Czekajcie, bo tu jest. Ogólnie to idzie na szyję, to. I ma on takie dwa tutaj paski, gdzie się reguluje na dole, na plecach. I ogólnie to można, regulować. Jest on ogólnie przeznaczony do takich, jak macie takie. Właśnie jakieś bluzki albo sukienki, gdzie są odkryte plecy, ale chcecie, żeby właśnie tutaj mieć jakieś usztywnienie czy coś, żeby po prostu zakryć biust. Po prostu sobie tutaj z tyłu to ustawiacie i te paski są tak bardziej tutaj na dole, że możecie właśnie sobie spokojnie założyć taką bluzkę albo sukienkę i tych pasków nie będzie widać. Tak to wyglądało na zdjęciu. Także muszę to przetestować i zobaczyć, jak to w ogóle działa, czy to tak będzie wyglądać. Ale tak, to by była ostatnia rzecz, którą zamówiłam z temu. Jakoś tak wyszło. Ostatnio w ogóle nagrałam wam filmik z temu i było kilka rzeczy, i teraz jakoś tak wyszło, że był kolejny. A więc tak, to by były wszystkie rzeczy w tym haulu.
Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli jesteście zainteresowani, to oczywiście zapraszam Was na kolejne filmiki, bo będzie ich teraz więcej po przeprowadzce. Mam nadzieję, że będzie właśnie mi się udawało częściej dodawać te filmiki, tylko po prostu teraz one będą przez kolejne 2-3 tygodnie rzadziej, bo też jadę do Polski, to mnie nie będzie i w ogóle nawet nie mamy jeszcze tutaj internetu ustawionego. Także będzie to. Myślę, że w maju będzie słabo, ale naprawdę już od następnego miesiąca na pewno postaram się dodawać filmiki częściej. A więc tak, życzę Wam udanego popołudnia, ranka, reszty dnia, tygodnia, w zależności kiedy to oglądacie. I tak, dziękuję za oglądanie jeszcze raz i do zobaczenia w następnym filmie.